Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Na singlu tym razem sobie pojedziemy. No i dobra. O, 6% uszkodzeń nawet nie wiedziałem. Dobra. Rynek pracy, pamiętam, byliśmy w Hiszpanii. Dobrze, w Hiszpanii. Nie szybkie zlecenie. Rynek przesyłek. Gdzie tu w ogóle jesteśmy? No nie mogę kliknąć zlecenia. Tego mapy. No. Przez zewnętrzne, no przecież tutaj się pojawia zewnętrzne. No tak, nie będzie, bo... No dobra, tu już będziemy, po prostu muszę podjechać pod zakład, innym słowem, bo... Kurde, jakimś cudem. To jest to? Tak. Cudem mi się podgłośniło, mi się tak. Dobra, mamy tu zlecenie. Zobaczymy jeszcze gdzie. No nie. Nie, sorry. Nie. To wiem, gdzie pojedziemy w takim wypadku. Jedziemy sobie pozwiedzać mapę. Pojedziemy sobie do Huska. Jakoś tak. Dlaczego te zakłady właśnie, firmy są jakieś dziwne? Co tam, żebym przyrżnął? A, słupki są. Tak ja widzę te słupki. Dobra. Czy było się tak wcisnąć, bo by mi nigdy by nie wpuścili. Już się zaczyna, z tego co widzę. No szczerze, no, nie wiem szczerze nawet co mu powiedzieć, mogę ten temat. Tylko to, że cały czas mam kaszle w mikrofon. A mówię, nie mogę sobie pozwolić na parę dni przerwy w filmach. Od razu jakoś mi wtedy suby giną zaraz automatycznie. Jak nic nie dam. Co innego miałbym już tam ilość tysięcy, to wtedy bym mógł sobie zrobić przerwę właśnie, żeby się wykurować. No, ale niestety nie mogę sobie pozwolić na takie coś.
podwójną, kurde, ciągu. O, już pojedynczo. O, grunt, co? Zaczyna się szeroka? Dwa pasy? Dwa paski, dobra. Bez ładunku to się ładnie rozpędza. Wczoraj sobie grałem z Kodim, właśnie tak właśnie sobie graliśmy. Wyłączyłem sobie ogranicznik, a się okazało niestety właśnie na zleceniach zewnętrznych ogranicznik się automatycznie włącza. Więc nic mi to nie dało, jednym słowem. Mam dwa pasy na szczęście, szybko trzeba wyprzedzić. Wyprzedzić te... Kurde, trzeba wyprzedzić towarzystwo. Żeby... O, ale nie... O, mam tego przehamowałem chyba za bardzo. Wow, ładna ścina. Widzę kolejna jakaś ładna malownicza trasa, ale co z tego, jeżeli deszcz leje? Nie wiem, czy mam tu 50 km/h. No nie, szczerze, chyba nawet wiem dlaczego. Ale fajna droga, powiem wam szczerze. Szkoda, że leje, nic nie widać właśnie w horyzontu. A to tam na odwrót, jo? Nie. I dwie strony są podwienickie, no dobrze. Oni w ogóle włączają się też, czy w ogóle też nie włączają? Nie, chyba. Mam wywalone w ten znak i co piszą. To było skrzyżowanie? Wow. No i co tu się wydarzyło? No nie wpuszczajcie ich, przecież oni nie mają pierwszeństwa. Coś mi zostało już tylko. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś zlecenie ciekawe jeszcze. Jeszcze. Jest kolejne miasto do odkrycia. Mm-hmm.
mamy autostradę znowu, jakiś kawałek. No. Wiem, że tutaj zjazd jest. Nie, to jest stacja na szczęście. Zjazd jest teraz. Jo, ale fart, on też tu skręca. Szczerze, jak już idziemy, to już zobaczymy, czy jakie zlecenie tu mamy właśnie. Powiedzmy sobie dzisiaj, że każesz gdzieś tu ładuneczek jest zaraz. O! Idealnie. Do Liedy. Bierzemy. Znaczy jednak nie będzie taki całkowicie przejazd na pusto. Wow, a co? On autobus tam się wziął, nawet nie widziałem, że tam jest. No widzicie, kolejny bez światła jedzie. Jak się dziwić taką prędkością jadą. Co to za muza leci? Mamy. Co to tam leci? No tak, nie dziwię się. No, teraz pasuje. Co jest? Miał być transport do Liedy, idzie. Moment. Z długo zakładu pojechałem? Nie, się skończyło, jo? No do Iru nie pojadę teraz. No to nic, jedziemy sobie samo znowu. Na pusto. A miało być to fajnie. Zawsze to jest blisko, ale... Serwis w Liedzie. O, ja pierdzielę. A nie. Chwila, mapa świata. Resetuj nawigację. Jeszcze raz, bo... Jeszcze bym się kliknął. Bo może nas nie... No dobra.
那次对，还真没开声，哈，你咋现在不听他职业还是？哦，多卡是不弄的个，你们不算他们好。我现在那个在本村的这些 trasy są tak trochę mają bezmyślnie se chciałem sobie zaznaczyć, odkryć, ale a szczerze już tu wjechałem, no to czas i tak mamy. Zatankujemy sobie do pełna chociaż. Zakaz wyjazdu. Przejadę naokoło i sobie jadę tam, to pewnie nie będzie, że tu jest wyjazd. Tak. No trochę szeroko bym wyjechała. Kurde, latarnia stała. Dziękuję ci mi tylko na to. Szczerze nie wiem, co możecie sądzić o tym, na temat tego dzisiejszego odcinka. Może wam się spodoba. O, słońce wychodzi, to jest najważniejsze. Tu widzę, że jesteśmy już na płaskim terenie prawie, to widoki nam trochę niestety od... Jedziesz czy co robisz? Nie. Przegiąłeś już. Nie będę jechał za tobą. No nie, ciebie nie puszczę. Ale szkoda, że to zlecenie było takie... powiedzmy szybko zginęło, nie zdążyłem wziąć sobie podpiąć. Kurde, może gdyby napis się podpiął, a później ustawiał. Pewnie mój błąd. A, to, że nie zwróciłem uwagi po pierwsze... Nie zwróćmy uwagi, kiedy się kończy zlecenie, to już pomijajmy to. Kurde, rondo na środku autostrady.
czy chcemy zjechać do mojej, to nie. Myk z nakleży znowu. Lieda, już jesteśmy. Aha. Ja muszę kiedyś live'a zrobić za tydzień wreszcie, jak będę. Myślę, że już będę zdrowy. Czyli tak. Niedziela, sobota. I to będzie taki live, że będzie tylko live'em, a. To nie będzie ucineczek na YouTubie. Bo zamierzam sobie właśnie odpalić. Radio, które jest w grze. Wtedy będzie inna playlista, będą prawdziwe piosenki leciały. Znane. Takie jak puszczę radio, no to będzie radio. Radio. Radio Düsseldorf. Ja lubię właśnie niemieckie stacje. Bo nie rozumiem, co mówią, po drugie. Znaczy po pierwsze, a po drugie nie muszę słuchać o polityce, no stop, co u nas gadają. I pod tym względem lubię zagraniczne radio właśnie. No, gdzie zielone? No, dawaj. No to brawo, że żebym sobie całe ciśnienie zużył z układu. Nie zapali się zielone, co? No niestety nie. No dobra. No i tak sobie właśnie mówię. Tak ostatni raz właśnie wczoraj jeździliśmy sobie właśnie z Cody. Słuchałem się cały czas radia internetowego, ale fajnie to było, inaczej to jest wszystko. Najlepsze to, że przekroczyłem granicę Niemiec, to się ten radio przestał grać. Ja to po prostu jakiś błąd, nie chciało się odświeżyć. Więc jak mówię, na live to będzie tylko odcinek live'owy, który nigdy się już nie pojawi jako film na YouTubie. Żeby po prostu właśnie nie mieć problemu z prawami autorskimi. Na live wszystko puszczają. Jeśli jak się oglądała, to chyba nikt się nie czepiało. Nikt, znaczy YouTube się nie czepiał do tego. Ja tak zarobków nie mam. Więc pod tym względem myślę, że będzie wszystko w porządku. Tak może za tydzień właśnie coś się z tego, coś się będzie właśnie. Tylko to już nie wiem, czy będzie ze singla, czy będzie z multi. Wszystko się okaże. Szczerze, chociaż na multi jest dużo ciekawy. Najlepiej jak Cody zawsze coś się odpierdzieli. Tylko zarazem mi to troszeczkę mi to jednak Cody przeszkadza, tak jedzisz nieostrożnie jednak. Więcej powagi przydałoby się trochę na trasie. To taki mam malutki apelik do ciebie, jeżeli oglądasz to. Trochę bezpieczniej, bo jednak tak jak mamy odcinki nagrywać i mam na przykład Bóg wie na ciebie ile czekać, trochę
Trochę mi to nie odpowiada. Bezpiecznie jechać. Nie. No dobra, wtedy żeśmy akurat nie było odcineczka nagrywane wczoraj. Ale lelele. Chciałem powiedzieć właśnie. Stara się jeździć ostrożnie. Jeszcze ci to napiszę. Ale tak jak właśnie powiadam, to jest. Ten odcinek taki z multi i tak wychodzi taki dziwny, trochę wychodzi taki połatany cały. Na przykład muszę robić cięcia i czekać na ciebie. No dobra. Co tu mogę dalej gadać? Szczerze, mamy 26 minut już, to by się zakończył na tym odcineczek. A jeżeli ktoś ogląda nowy, który nie ma u mnie subskrypcji, albo znacie kogoś, znajomych, rodzinę, którzy też mają konta na YouTubie. Niech dadzą mi suba, nie muszą oglądać. Tylko, że był sub i dla mnie to lepiej, jak już rośnie. Chciałbym w tym roku, to dobić do 200. Taki mam plan, wiadomo. Czym więcej, tym lepiej, ale 200 subów też by wystarczy, bym się cieszył. Tak fajnie, że mamy 170 subów właśnie. Właśnie gdyby to chociaż ta ilość subów była też byłaby adekwatna do aktywności pod filmami, chociaż łapki w górę. Komentarze też mogą być. A dzisiaj taki odcinek był taki też na ludzie dosyć. Nic, szkoda nam się nie udało nic zebrać, żadnego zlecenia. No nic. Pozdrawiam, Redox, cześć.